Witam Was bardzo serdecznie, MGR się kłania. Tak, ubrałem się dzisiaj do tego filmiku tak staroświecko. No z tego względu, że dzisiaj sobie wspominamy piękne lata 90. Lata 90., a w dzisiejszych latach 90. będziemy sobie wspominali piękne zestawy, które mieliśmy w swoich domach. Wideo magnetowid, tak, z jakimś telewizorkiem, zestawem. No i to była właśnie era kasety VHS, tak, bo połowa lat 90. to też również i funkcjonujące, no, do późnych lat 90. też wypożyczalnie kaset wideo. No i kiedy już takie wideo żeśmy sobie nabyli do domu, no to był cały nasz raj, można powiedzieć, bo nawet ja Wam powiem, jak parę razy bywałem chory, tak, nie szedłem do szkoły czy coś, to co, wszystko, co miałem na kasetach nagrywane, czy to były bajki właśnie, czy to były filmy, mieliśmy coś takiego, że nam się to nigdy nie nudziło. Mogliśmy to oglądać 100 razy. 100 razy jeden ten sam film i puszczaliśmy to. Włączaliśmy po prostu te kasety do naszego wideo, puszczaliśmy, włączaliśmy sobie filmy, nagrywaliśmy przeróżne rzeczy na te kasety, no i to nam się po prostu nie nudziło. To jest magia właśnie, drodzy, tych lat 90., gdzie wychowywaliśmy się właśnie na filmach z jakością VHS, tak, gdzie u nas się wszystko zaczęło od kaset wideo, tak mówiąc w skrócie, właśnie filmy i różne rzeczy, które żeśmy oglądali poprzez właśnie wideo na takim oto telewizorku CRT. Do dzisiejszej mojej kolekcji właśnie trafił taki zestaw. Dzisiaj ja byłem właśnie ze swoją mamą, żeśmy szli na działkę, no i po drodze żeśmy spotkali, zobaczyliśmy wystawkę, tak, i na tej wystawce spotkali wystawkę, no może być, nie. No i na tej wystawce były różne graty, tam były jakieś krzesła, wersalki, metarace, no i właśnie wideo było obok, co nie? To jest dokładnie model Universum WR2310, czyli to jest produkcja na rynek niemiecki, tylko i wyłącznie. No, ale w każdym razie wideo działa, udało się naprawić, ja już się tym pochwaliłem na swoim fanpage'u. Tutaj był taki problem właśnie, że jedna gumka była troszkę już wyjechana, no i trzeba było założyć nową gumkę. I drugi problem był taki, że nie kręciło drugie pokrętło od tego, no z prawej strony kasety, no te pokrętło, co jest wewnątrz. No i coś tutaj śrubokrętem, coś tam przyciskałem, próbowałem tam coś przestawiać, jakąś zębatkę, coś chyba przypadkowo przestawiłem i zaczęło działać. No to dobra, jak działa to fajnie, to no to można teraz sobie fajnie oglądać. No i powiem Wam szczerze, że sam na moim retro kanale tęskniłem za jakością VHS. Za jakością VHS, za tym całym klimatem, który nas po prostu wprowadził w świat filmów i tego wszystkiego. To, co się dzisiaj dzieje, te Blu-raye, Full HD i jeszcze tam, Jezus Maria, mnie głowa po prostu od tego boli. Telewizory są coraz większe, jakby ludzie byli coraz bardziej ślepi, nieważne. Dobra, ale w każdym razie na takim sprzęcie się wychowywaliśmy. Ja zaraz kamerę przybliżę, pokażę Wam tutaj bliżej wszystko, co i jak. To jest sprzęt, który po prostu zachował swój klimat. No i uważam, że warto też wspominać o takich rzeczach. Czyli, no, krótko mówiąc, magia lat 90., dopóki się nie pojawiły LCD-ki, plazmowe telewizory, potem już weszły odtwarzacze DVD, no i filmy przeniesiono na DVD coraz to lepszą jakością, tak, rozdzielczością i wszystko, ale mimo wszystko klasyka nadal rządzi i zgodzicie się ze mną. No i obejrzyjmy ten sprzęt, tak ogólnie jeszcze. Tutaj może Wam się najpierw pochwalę moją kolekcją kaset VHS, które nabyłem niedawno w komisach i muszę przyznać, że kasety VHS tutaj są bardzo tanie, za 50 centów, za maksymalnie do 1 euro można wychwycić kasetę z filmami różnymi. No i tutaj mam tak, na pierwszy rzut oka to jest oczywiście Terminator 2. Terminator to jest arcydzieło, Terminatora nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Kaseta jest tutaj, o, w środku, tak, bardzo ładnie wygląda, jak nówka, wydana w 92 roku. Tutaj przez właśnie tą firmę, która się zajmowała kasetami. Czas trwania 132 minuty. Wersja reżyserska jest o 17 minut dłuższa. Na pewno sobie zamówię wersję reżyserską. No, są tam wersje reżyserskie, po prostu wycięte sceny z Arnoldem. Niektóre były takie, jak na przykład Sarah Connor rozcina mu tam czaszkę i przedstawia mu procesor na tryb ludzki, żeby uczył się ludzkich tam uczuć, tak? Można tak powiedzieć. No i tak, to był właśnie Terminator.
Kolejny filmik to jest Gliniarz w przedszkolu, również ze Schwarzeneggerem. Schwarzenegger fajną rolę odgrywa jako policjant. Zostaje wysłany na zastępstwo do przedszkola, żeby się zajmował całą mafią dzieciaków, lecz nie jest to takie proste, jak mu się wydawało. A na początku i chodzi wydymany w ogóle przez dzieciaki, no, zmęczony w sensie, co nie? No, polecam oczywiście filmik, stary, dobry filmik ze Schwarzeneggerem. Kolejny to jest Blacky Man, Faceci w czerni, Tommy Lee Jones z Will Smithem, bardzo fajny filmik. Kolejny to jest w mojej kolekcji Krytyczna decyzja, jest to Kurt Russell i tu występuje Kurt Russell i Steven Seagal. Tutaj ten filmik jest trochę, nie wiem czemu tak zrobili, tutaj na przykład Stevena widzimy na okładce pudełka. No a tak naprawdę on tu głównej roli nie odgrywa, ponieważ no, w momencie, kiedy tutaj oddział komandosów przedostali się na właśnie do samolotu, by odbić zakładników, no to Steven Seagal zginął po prostu na planie, przeskakując z samolotu do samolotu i przez 80% filmu prawie go w ogóle już, prawie już nie występował, a mimo to pojawił się na okładce. To jest trochę mylące w tym momencie. No nie wiem, czemu tak dziwnie nagrali, że nie zdążył przejść do samolotu, no a reszta ekipy przeszła, potem odbili zakładników i ludzie żyli długo i szczęśliwie. To taka ciekawostka. Filmik jest z 96 roku. Kolejny to jest Patriota, również ze Stevenem Seagalem. Świetny filmik. Bliźniacy, tak, Danny DeVito i Schwarzenegger, kolejny filmik. Świetna komedia. No i Gliniarz z Beverly Hills, z Eddie Murphy. Także to jest na razie tyle filmów, które mam do swojej kolekcji. Filmy są bardzo tanie, naprawdę, bo to jest prawie nieodczuwalna różnica, jak się to kupuje, bo to nawet na eBayu, jak widzimy, ludzie potrafią sobie sprzedawać takie kasety VHS po 50 centów, po 1 euro. No ale to chyba mi się wydaje, że dlatego, żeby sobie komentarze ponabijać, bo to naprawdę to jest dla mnie retro, to się wszystko zgadza, ale no naprawdę, no ceny są śmieszne za te kasety. Ja pochodziłem, ostatnio byłem w mieście, no to właśnie odwiedziłem dwa komisy, to udało mi się te wszystkie tytuły tutaj wyrwać. No a czasami jakiś komis jeszcze odwiedzę, to sobie kasetki jakieś pościągam. Tutaj te wszystkie kasety są z niemieckim lektorem akurat, także tutaj nie ma tego polskiego lektora. I tutaj taka ciekawostka jeszcze, nie wiem czy wiecie, ale tutaj jak na przykład filmy są w Niemczech produkowane, nie produkowane, tylko puszczane, to każdy aktor jest osobno dubbingowany, tak, dubbing jest na wszystkich aktorów. Osobno. Nie jest tak, że w Polsce jeden lektor czyta wszystkich aktorów, tak? Na jednym filmie, jak na przykład Janusz Szydłowski albo Piotr Borowiec. Janusz Szydłowski fajnie lektorował Indiana Jonesa, Ostatnia Krucjata. Świetny filmik. No i właśnie tutaj aktorzy, każdy charakter jest po prostu osobno dubbingowany. No i tyle w dzisiejszym materiale. Aha, no oczywiście, zapomniałem o najważniejszym. Włączmy kasetkę i poczujmy jeszcze raz ten klimat. Klasyka, moi drodzy, rządzi. Także zaczynamy od telewizora. Tutaj na kamerze, o, no, widać wszystko, dobra, elegancko. No i włączamy program, uruchamiamy wideo. Tak, no i puśćmy kawałek Terminatora. Ja oczywiście przyciszę, żeby YouTube mi nie zablokował, w razie czego, gdyby jakaś muzyka gdzieś leciała w tle. Terminator, no, jest po prostu świetny. Druga część. Na pewno sobie zamówię pierwszą część, Rambo sobie jeszcze zamówię, Szklaną Pułapkę. Kasety są naprawdę śmieszne, śmiesznie tanie, to prawie jak za darmo. No i wiadomo, wchodzimy tutaj do szufladki z kasetką. I te zaskoczenie, to po prostu była magia, te zaskoczenie, tak, przewijanie najpierw, wszystko się musi ustawić. Aha, już play leci. No i jest Terminator, przyciszymy tylko. I jakość VHS jest po prostu bezcenna. No, wszystko działa elegancko. Także to kamera wam tutaj nie pokaże, jak ta naprawdę jakość tutaj jest, bo to wiadomo, to nagrywam aparatem teraz, ale no mimo wszystko ten dźwięk, ta magia tutaj. No i ten sprzęt, tak, ten też specyficzny zapach wydobywający się z wideo i z telewizora. Terminator 2. Piękne czasy. Jako łepek obejrzałem ten film chyba pierwszy raz, żeby nie skłamać, jeszcze byłem w podstawówce. Wtedy kumpel miał dwa filmy na jednej kasecie. Miał właśnie Terminatora 2 i Komando. Tak, i przyniósł wtedy, nie wiem, to chyba przyniósł, tak, dwa filmy były na jednej kasecie jakoś. Nie wiem, czy to była kopia zapasowa.
wtedy, czy z wypożyczalni, w każdym razie to był gdzieś rok 97-98, jak pierwszy raz Terminatora obejrzałem. Po prostu filmik, rewelka. Tak, a w tym momencie możemy się przysłuchać, jak tam pracuje sobie kasetka w środku. Ten szum, no i to wszystko, nie? Tutaj ten cały klimat, tutaj o. Tutaj panel sterowania, się jeszcze otwiera ta klapka pod spodem, tu mamy dodatkowe ustawienia. Tak, możemy sobie tutaj regulować, nagrywać, jest opcja nagrywania, przesuwanie obrazu, no i różne tutaj. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku, także tak swojsko dzisiaj nagrywałem właśnie, by zaprezentować kolejny fajny sprzęcik. No i to, na czym żeśmy się wychowywali. Napiszcie też pod filmikiem, co... Jakie wy macie przeżycia związane z VHS-ami, co lubiliście najbardziej nagrywać, jaki mieliście telewizor, wideo, no i czy oglądaliście 100 razy ten jeden i ten sam film, bo na pewno tak było. Fajnie, no klimacik musi być, no i fajnie, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej, hasta la vista, baby.